Witam! No i w końcu przyszedł ten czas, że zobaczcie, co mam do sprzedania. Tak, Fendt 1050 Vario. A więc, no tu jest o czym opowiadać. Bo mamy tu silnik 12,5 litra manowski o mocy 517 koni. No to jest wszystko imponujące w tym traktorze. 517 koni, 13 ton udźwig podnośnika. No jest 14 ton wagi bez obciążników. Oczywiście jest to najbogatsza wersja Profi Plus. I do tego rufa, tak jak widzicie, jest obrotowa kierownica. Jest oczywiście nawigacja RTK, skrzynia Vario. Wałki, jest nawet 1300 prędkość taka. Nie wiem, czy taką widzieliście kiedyś. 1000 Eco i 1300. Jest to silnik wolnoobrotowy Mana, z tego co przeczytałem. O pojemności aż 12,5 litra, więc no, na pewno długo to wytrzyma. Ten traktor. Tutaj mamy radyjko, CB radio prezydenta, włącznik prądu. No, potężny traktor, a jak tym się jeździ fajnie, no jeździ się rewelacja. 7000 godzin i tu jest pełna historia serwisowa od samego początku aż do końca, jak tutaj ma 7,5. Są wszystkie wpisy, jak ktoś przyjedzie, sobie może przejrzeć. Co 500 godzin są wszystkie wpisy, jest pełna historia serwisowa w tym ciągniku. Także tutaj nie ma lipy, był serwisowany. Klimatyzowany schowek, oczywiście najbogatsza wersja fotela z podgrzewaniem, pompowanymi lędźwiami, czyli Fendt Evolution. Niesamowity traktor, naprawdę. Zobaczcie, jakie on ma niskie obroty, 650. Ten silniczek ma obrotów. To jest zrobiony traktor, żeby on trzymał jak najdłużej, największy przebieg wytrzymywał. I Fendt wrócił tutaj do silnika Mana, który jest znany ze swojej niezawodności. Właśnie w tym egzemplarzu wrócił do Mana. Tutaj jak cofam, to mi się załącza kamera. W sumie tu się załączyło paliwo, jak zwykle. No niesamowita maszyna. Ciężko to opisać. To jest za sprzęt. Teraz pokażę wam go z zewnątrz. Tutaj, żeby wejść, to jest kawał drogi. Tak to wygląda, zobaczcie. Jest rufa Fendt Evolution. Wszystko jest jak nowe. Nic tu nie jest malowane, poprawiane. On w takiej kondycji przyjechał do nas, wersja Profi Plus. No jest petarda. Naprawdę na żywo to robi mega wrażenie. No jest ogromny ten ciągnik. Z przodu mamy tuza, hydraulikę. Ciężko tu opisywać wszystko, co on ma, bo tyle tego jest. Zobaczcie, z przodu mamy razy 38 opony. 710, 60 na 38 Micheliny Axio Bip. To są jego pierwsze opony. I tu przód jest, no nie wiem, no zależy jak na to spojrzeć. Połowa tych opon, można tak powiedzieć śmiało. Ale to jest wielka maszyna. No on jest prawie taki duży jak Xevion 4000. Albo też taki sam. Tylko że jest to konwencjonalny traktor. Tył 965 R46 Michelin Axio Bip. Tu jest jeszcze system pompowania opon. Oczywiście. No tył jest ładne, te opony są jeszcze, to jest 70% co najmniej. Zobaczcie, 900, a wcale nie wydają się takie wielkie przy tym ciągniku. On jest ogromny. Tu jest szyna do górnego, hak. Zobaczcie, overhaki jak nowe. Wałek również jak nowy. Nic tutaj nie cieknie, nie leci, kompletnie nic. Jest pneumatyka, wyjść, tu jest 6 par, jest Power Beyond. No jest wszystko co potrzeba.
Śruba rzymska, EHR na błotnikach, oświetlenie LED. Oświetlenie też jest niesamowite tutaj. Także zapraszam. 1050, 517 koni, 2017 rok, bo nie wiem czy mówiłem. Świeżo przywieziony, 100% w oryginale, już w tym nowym kolorze. Z pełną historią serwisową, od samego początku aż do końca, wszystkie wpisy są w autoryzowanym serwisie Fenda. Także myślę, że chociaż nie jest to jakiś taki super mały przebieg, to jest 100% potwierdzony i traktor był serwisowany, mamy tą gwarancję. Także zapraszam Was do oglądania, do testowania. Ja już nim jeździłem, jest mega, mega rewelacja. Najlepszy ciągnik, jakim jeździłem. No i do zakupu. Cena jak zwykle u nas najlepsza. Także pozdrawiam i zapraszam na plac. Jest w czym wybierać. Do usłyszenia.